Witam poszukiwaczy sensacji, jestem jedynym znawcą muzyki i dziś powiem Państwu całą prawdę o Mystic Festival, czyli jednym z największych polskich festiwali muzyki estradowej. Tak, zaraz napiżdżam na Mystica, bardzo daleko, bo aż nad samo morze. No już, jestem w Gdańsku. Na moim zegarku, którego nie mam, jest chwilę po 14:00, szybki login do hotelu, bo podobno już można. Malena. No i już po loginie można ruszać na festiwal. Dzisiaj w ogóle jest czwartek, pierwszy dzień festiwalu, a wczoraj był tak zwany warm up day, rozgrzewka. Z tego co widziałem w komentarzach, to wczoraj najbardziej rozgrzał się ktoś, kto podpierdalał telefony. Kilkanaście telefonów podobno zginęło podczas koncertu wczoraj. I taka to ci rozgrzewka była. Ja mam prośbę od razu do ewentualnego złodzieja, jak ci się uda podpierdzielić i mój telefon i będą tam już jakieś moje wspaniałe nagrania, to weź proszę zmontuj je przy okazji, co? Uff, zdążyłem! Zaraz pierwszy zespół, ciekawe o czym będą śpiewali. Czy pan wie o czym będzie pierwszy zespół śpiewał? Głównie. Fecal Gore. Sex, Drugs and Fecal Gore. Ja nie wiem czy dobrze trafiłem. Chyba nie. Fajnie, robotnicy za darmo koncert. Najwięksi fani tam na dachu czekają. Dobry dzień. Dobry dzień. Nie, Gutalax from Czech Republic. Słaby ten Gutalax, nie? Jaki słaby był? No bo z nadziei nie zagra. Gdzie kurwa, śmietnik na fali kurwa. Publika przyniosła kozacko. A w której gracie? O, chciałbym grać kurwa dzisiaj tu. Czy ten zespół, co grał przed chwilą, to grał lepiej niż zespół Rascal? Oczywiście, tak, tak, tak. Lepiej grają od was. Oczywiście, że tak. Dużo lepiej. Kiedy będziecie grali tak jak oni? Za 10 lat. Dojrzeć do tej decyzji. Musimy dojrzeć, rozwinąć tak. Nasze umiejętności twarde i miękkie. Po prostu trzeba stworzyć głębszy przekaz, tak dokładnie, jak Gutalax. Czyli na razie będziecie grali pitu pitu. Na razie pitu pitu. Nie jesteśmy gotowi. Musimy się rozwinąć muzycznie. To świat nie jest gotowy na to, żeby raz koń się po prostu rozwinął. To był w ogóle trzeci koncert Gutalaxa dla mnie w tym roku. No, trzymają chłopaki poziom. No i generalnie można już chyba kończyć ten festiwal, tak mi się wydaje. Wiedziałem, że tak będzie, no wiedziałem, że po Gutalaxie to te pozostałe koncerty to wypadną, no tak, no gorzej, no. A zwłaszcza jeden w mojej klasyfikacji najgorszych koncertów w tym roku awansował na miejsce pierwsze, zdecydowanie. Jak ktoś jest ciekaw, co to za kapela, to proszę pozostać na linii. Jeszcze chwilę cierpliwości, a taka ciekawostka się pojawi. Kurwa, nawet nie potrafię nagrać, jak piję piwo. A teraz jakieś cuda będą na głównej scenie. Ja nie wiem, kto gra. Jakiś coś z Golden. Golden Shower pewnie. Amber Gold. Amber Gold, o, podpowiedź. Takie tam, pomiędzy Limbiski. A Bambi i Enklo Osio. A szkoda, że gościnnie nie zaśpiewały. A co tam jeszcze później grało w ogóle? No Sodom grał na przykład, o. Ale Sodom, no na Sodom to już byłem 48 razy chyba. A, może delikatnie się pomyliłem w wyliczeniach. Tak, w sumie to chyba pierwszy raz na nich byłem jeden. No, jak zagrali? To będzie bardzo kontrowersyjna opinia, ale moim zdaniem Sodom na żywo jest dużo lepszy niż budka suflera z płyty. O, taka kontrowersja.
Co jeszcze? Dickinson przegrał u mnie z konsumpcją currywursta i frytek. Nie wiem, czy to była dobra decyzja. Zobaczymy, czy aż takie ostre. Bo średni był ten currywurst. O kurde. Ale nie mam porównania, bo Dickinsona przez to nie widziałem. Jak ktoś widział koncert Dickinsona i jadł ostrego wursta z frytkami, to niech się wypowie bardziej fachowo. Ja porównania nie mam, bo jadłem tylko kiełbę z frytkami. A, Zealand Ardor na koniec, no. To było niezłe. That was fucking beautiful, holy shit, Jesus. Dobra, chwila chillautu teraz, chillout zone. Ale co tu się robi w tym chillaucie? W chillaucie to myślałem, że się piwo pije, a nie, że kupuje się jakieś kolczyki. Stoisko z festiwalowym merchem, to mi się najbardziej podoba, ale się cholera nie zmieściłem, no. A zaraz będzie tak zwane signing session. No trochę osób już czeka. O chuj. Jeszcze to on chyba zespół Tasak zaraz będzie podpisał. No, już chyba idzie wokalista. No ale nie w tę stronę. Jednak się okazało, że to nie Tasak podpisywał, a Sodo. Dobra, to teraz chyba pora na najważniejsze wyróżnienia. Poszedłem na koncert zespołu V. Zapewniłem się, czy zespół V jest najlepszym zespołem w Polsce. Dla mnie w kategorii najbardziej przereklamowanych zespołów. No bardzo sympatyczna wydaje się być wokalistka, ale... Ale no... Nie wiem, jakbym chciał posłuchać popu, to bym sobie Beatę Kozidrak włączył. Po sześciu. A czy żona po sześciu, nie że ja. I była taka kapela, na którą, tak wynikało z przeprowadzonych przeze mnie rozmów, przyjechała zdecydowana większość. Tak, nie spodziewałbym się, że większość przyjedzie na koncert zespołu Hanabi. Musisz to zobaczyć, tak mi mówili wszyscy. No to pojrzałem i zobaczyłem. I dziękuję bardzo za tę rekomendację. To jest właśnie najgorszy zespół, jaki ostatnio widziałem. W tym roku na pewno biegiem chyba znalazłby się jakiś gorszy. Nie wiem, nie rozumiem, no. Powiem tak. Widziałem lepsze wstępy do pornoli. No i taka jest ta moja cała prawda o Mystic Festival. Czy jest bolesna? No chyba jednak nie. Żadnej sensacji nie było. Festiwal jak dla mnie zorganizowany wzorowo, w świetnej lokalizacji, a jedyny problem z jedynym znawcą muzyki jest chyba taki, że ja po prostu kurwa nie lubię dużych imprez muzycznych. No rozwydrzyłem się jeżdżąc regularnie na mniejsze festiwale. Ale może to kiedyś wrócę jeszcze, kto wie. Może Lejmi Pół to kiedyś zagra. No jeden dzień takiego festiwalu zdecydowanie wystarczy. Zostałbym nawet na tego Raskala dzisiaj, ale spadam. Weekend będzie meczowy. Dziękuję za uwagę. Bo na pewno wiele osób z uwagą obejrzało do końca. Oj, na pewno. Melina!